Mój pierwszy pomysł na zajęcia, który chciałam Państwu zaprezentować, to jest nietypowa kartkówka. Pracuję w szkole, w której mam szczęście, że nie muszę przeprowadzać żadnych sprawdzianów. Nie ma u mnie kartkówek, nie ma sprawdzianów. Natomiast żebym ja i dzieci, żebyśmy wiedzieli, co potrafimy, w pewnym momencie wpadłam na taki pomysł zainspirowany tutaj koleżankami, które biegały po boisku i grały w klasy i w klasy matematyczne różnego rodzaju, że zastosuję że po prostu przeprowadzę zajęcia z matematyki właśnie na boisku. Zaowocowało to też wygraną w konkursie Matematyczna Przygoda organizowanym przez Gazetę Wyborczą. Na krzyżyk. Tutaj jest link, który będzie dostępny, z którego można pobrać scenariusz, o którym teraz będę mówiła, więc jeśli ktoś z Państwa potrzebuje scenariusza konkretnego, albo też potrzebuje je pisać, to można sobie z niego spokojnie skorzystać, bo on jest dostępny w bazie takiej ogólnodostępnej. Teraz tak, czym jest nietypowa kartkówka? Jest tutaj akurat dotycząca matematyki. Jest rozwiązywaniem zadań, to dotyczyło dodawania i odejmowania w zakresie 100. Znaczy właściwie nawet nie w zakresie 100, bo to był początek, kiedy dzieciaki zgodnie z programem dodawały w zakresie 20, tak? Natomiast kartkówka polegała na tym, że przygotowałam ja tutaj akurat wtedy jeszcze, ale potem następnym razem już dzieciaki, przygotowaliśmy sobie karty w trzech kolorach. Na pierwszym kolorze kart pojawiły się działania najprostsze, czyli właśnie z tego takiego poziomu do 20. Na drugim kolorze jakimś wybranym pojawiły się działania, które były wtedy też do 20, ale z przekroczeniem progu, plus jakieś proste działania do 100. Natomiast na trzecim kolorze były już działania w zakresie 100 na wszystkie możliwe sposoby, więc były dla dzieci, które sobie lepiej radziły, tak? I co jest tutaj ważne, że w czasie takiej kartkówki, nie dość, że dzieciaki biegają i przebiegają potem i krzyczą, chcemy więcej, chcemy zawsze, błagamy, czy możemy mieć takie lekcje, więc to jest fantastyczne. Po drugie, każde z nich ma możliwość, ważne jest, żeby wytłumaczyć im na początku, że te kolory są istotne, tak? Jeżeli nie radzimy sobie z jakimś kolorem, to znaczy, że może wybraliśmy ten za trudny i możemy sobie wrócić do prostszego, tak? One sobie świetnie z tym radzą, mogą sobie wybrać takie kolory, które chcą, tyle działań, ile chcą, więc generalnie ja miałam na to przeznaczone jakieś 10 minut, po 10 minutach doszło jeszcze 5, ponieważ nie chcieli skończyć. Taka kartkówka to ruch, nauka, zabawa i wyzwanie i naprawdę dzieciaki fantastycznie się w tym odnajdują, chcą takie rzeczy robić i co więcej potem chcą, a tutaj tak przechodzimy teraz do czegoś, co Państwo za chwilę zobaczycie, tutaj jest też przykład na taką kartkówkę, która była tym razem z ortografii, tak, to było dyktando biegające takie i odbywało się w pomieszczeniu, ponieważ była brzydka pogoda. Ważnym elementem tego, poza tym jakby bieganiem po boisku, rozwiązywaniem zadań albo wpisywaniem liter przy kartkówce, przy dyktandzie, jest to, że dzieci same potem sprawdzają to wszystko. Ja tego nie sprawdzam. Jakby tak, ja nie dostaję tych karteczek, nie wypisuję, co było dobre, co złe, tylko one sobie sprawdzają działania, odszukują swoje działania, sprawdzają je, tak samo odszukują wyrazy i sprawdzają, czy dobrze napisały. I powiem szczerze, że to jest po prostu najlepsza nauka, jaka może być. Szczególnie, że za chwilę Państwo zobaczycie krótki filmik, oni sami o tym mówią, że wreszcie czegoś się nauczyli, tak? Bo to, że Pani sprawdzała, no fajnie, Pani sprawdzała, ale to ja właśnie nie patrzyłem, co tam Pani sprawdziła, bo nie zajrzałem do zeszytu, tak? Co więcej, bardzo fajne było tutaj przy matematyce mniej, ale przy ortografii, gdzie były to wszystko też były kolory, jakby trzy, i przy sprawdzaniu było fajne, bo szukamy słowa, na przykład tak, napisałem sobie ósemka przez U otwarte, idę do kartki, na której jest U otwarte, nie ma. I wtedy słyszę, proszę Pani, nie ma mojego wyrazu, Pani zapomniała napisać. No więc co robimy? No ale gdzie szukałeś? No a jakiego wyrazu? Ósemka. No gdzie? No przy U otwartym, bo tak napisałeś. No to skoro nie ma przy U otwartym, to co to może znaczyć? Ktoś inny krzyczy, no jak tam nie ma, to przecież wiadomo, że przy zamkniętym, tak? No i biegnie do tego U zamkniętego, rzeczywiście jest fantastycznie. Poprawione, no ale trudno, może zapamięta na przyszłość. Natomiast też będzie widać na filmiku chłopca, który autentycznie większość wyrazów napisał dobrze, co nie zmieniało tak jakby tutaj faktu tego, że podchodząc do każdego kolejnego wyrazu, który sprawdzał, stawał przed kartką, szukał, odnajdował i robił tak. Zrobił to chyba z 10 razy. Tak, druga rzecz to jeszcze to jakieby możliwości i czas. Tutaj macie Państwo dwie różne kartkówki.
jakby wyrazy, które dzieciaki zapisały, tutaj akurat miały chyba 7, niecałe 10 minut. Jedna dziewczynka wpisała właśnie 23 wyrazy, druga chyba 8, tak? To też jest fajne. Każdy robi tyle, ile potrafi, tyle, ile zdąży, to, co mu się uda. Nie umie, w ogóle czasem rezygnuje z tego wyrazu, pędzi do następnego, tak? Więc generalnie indywidualizacja zupełna. Ja potem, fajnie by było znaleźć czas, żeby to sobie omówić z każdym z dzieci, tak? W zależności od klasy. No ale to można sobie poświęcić czas, jak ktoś już sprawdzi, inni jeszcze biegają po sali i sprawdzają. Można sobie zajrzeć do tego i zobaczyć, jak im poszło. My sobie to później zbieramy wszystko w folderach, więc wracamy do tego. I teraz chyba już, tak, teraz zapraszam na króciutki filmik. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać i dzieci właściwie same powiedzą co nieco. YouTube, zaraz będzie. Biegaliśmy po całej sali i pisaliśmy na karteczkach brakujące. To były porozwierzane wyrazy i brakowało zawsze jednej litery i trzeba było dobrze ją napisać. A czy można się czegoś nauczyć w takim wypadku? Tak, możemy się nauczyć dobrze pisać. Ale to tak... Nie, tak bezbłędnie, bez u... Na przykład w żół będzie zawsze, jak ktoś będzie mówił żółw, to napisze u otwarte, a to nie było u otwarte, bo nie miał dyktata. To było dlatego, że się biegało, sprawdzało o samemu, można było się czegoś nauczyć przy okazji. Było w ogóle fajne. Się zapamięta i już wtedy samemu się... No bo jak pani sprawdza, to czasami się nie zajrzy, co się źle i... A jak samemu się sobie sprawdzi? To się zapamięta. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, jak nagrywałam tutaj, zapewniam Państwa, że nagrania dzieci jakby ja nie miałam nic wspólnego z tym, co one mówiły, bo po prostu poprosiłam większość z nich, żeby usiadła, tam brałam dwójkami czy trójkami i poprosiłam, żeby powiedziały mi coś o tym dyktancie, to, co chcą powiedzieć, tak? Tam potem jakieś dodatkowe pytania, tak jak było słychać, ale to dlatego, że chciałam, żeby wytłumaczyły, tak? Bo natomiast zupełnie nie było to zaplanowane, one same, to jest dla mnie fantastyczne po prostu, bo ja widzę po moich uczniach, bardzo dużo pracują sami i widzę, że oni jakby rozumieją też, po co to robią. Tak? Już nie mam potrzeby, ja nie spędzam czasu sprawdzając takie kartkówki. Oni sami piszą, sami wiedzą, co powinni zrobić, potem sobie to wszystko sprawdzą i to, co powiedziały dziewczynki na końcu, dzięki temu tak naprawdę wiedzą, co zrobiły dobrze, a co źle. Bo wiem, że do tego, jak ja czasem sprawdziłam dyktant, do połowa nie zajrzała. Niestety, pomimo, że gdzieś tam się staraliśmy, że, no, jakby ja i rodzice staramy się, żeby zrobili. Także mam nadzieję, że ten pomysł, pomimo, że prosty i pewnie właściwie znany wielu, wielu z was wszystkich, to jak się go czasem tak przypomni i odświeży, to potem można łatwo zastosować i wydaje mi się, że można go naprawdę zrobić ze wszystkim, co tylko się w szkole pojawia. Także dziękuję bardzo. A ja wrócę na chwilę do czytania właściwie całej, wszystkich czynności związanych z czytaniem. Przy okazji kształtowania umiejętności czytania pojawia się głoskowanie. I ono również nie musi być takie nudne, skandowane, my, a, prawda, i tak dalej. Możemy to urozmaicić, możemy to głoskowanie zamienić w zabawę. Chciałam tu od razu powiedzieć, że materiały, które tworzę, bardzo często są robione z rzeczy, które mam pod ręką. Jak już mówiłam, jestem zbieraczem, zbieram bardzo dużo rzeczy. W mojej klasie jest mnóstwo rzeczy, jest bałagan, taki twórczy bałagan. I wszystko mi się przydaje. I pani dyrektor czasem przychodzi i mówi, czy tu tyle musi tego wszystkiego być? No musi, no bo to... Proszę?
A tak, tak, właśnie, o dekoracjach. Tutaj my zbieramy dekoracje sklepowe, moi drodzy Państwo. Chodzimy do Rossmana, do Tesco, do różnych sklepów, do Lidla, gdzie wywieszane są dekoracje wielkanocne, bożonarodzeniowe i prosimy i pytamy, co Państwo tu robicie z tymi dekoracjami. No, wrzucamy. To możemy zabrać do szkoły, nam się przyda. I ostatnio Ola Kamińska przyniosła z Rossmana piękny napis Wielkanoc, piękne jajka, także no świetne. Jola, piękne drzewa. Skąd, Jolu? Z Rizerw, tak, tak. No to naprawdę jest cudne, bo... Także zachęcamy do pytania. Na początku patrzą na nas dziwnie, ale jak my wytłumaczymy, że to dla dzieci, do szkoły, to już się nie dziwią. No więc wykorzystuję też materiały, które mam przy sobie. Bardzo lubię rolki po papierze toaletowym i zbieram je nagminnie, ale one nadają się do tworzenia i prac plastycznych, i pomocy też naukowych. I tutaj akurat widzicie Państwo, jak to nazwać, kołeczki do modeli, do tworzenia modeli wyrazów. Wykorzystałam też stare klocki, palce Jenga, które pomalowałam na różne kolory i też wykorzystywałam do głoskowania, ale takim pomysłem, który gdzieś tam wpadł mi do głowy, był ten kwiatek zrobiony z dwóch, płatki zrobione z dwóch kolorów, tak jak określamy głoski, samogłoski i spółgłoski, i wystarczą jeszcze tylko klamerki, które dzieciaki mogą przynieść z domu i tworzymy piękne modele wyrazów. Czy zbieracie Państwo stare kalendarze? Tak, to bardzo dobrze. Zbierajcie dalej. One, wiadomo, też się bardzo przydają. Bardzo często mają ciekawe obrazki, nie tylko do pokazywania gór, zwierząt, prawda, ale czasem też są kolorowe, można wykorzystać do prac plastycznych. Ja je wykorzystywałam jako puzzle, ale kiedyś znalazłam taką stronę, którą prowadził amerykański nauczyciel w klasach młodszych. Strona nosi tytuł teachertipster.com. I tam on pokazał bardzo fajny sposób, który wdrożyłam u siebie też w klasie. Powycinałam karty z kalendarzy, pocięłam je na paski i u góry na każdym pasku poprzyklejałam, w tym przypadku akurat, wyrazy, które są ułożone w kolejności alfabetycznej. I dzieciaki dostają taki zestaw pasków i muszą ułożyć te wyrazy, patrząc na wyrazy, ułożyć je w kolejności alfabetycznej. Jeżeli ułożą je dobrze, to wychodzi im piękny obrazek w nagrodę. Tam można zapisać liczby, tam można zapisać same litery, które dzieci będą w kolejności alfabetycznej układały. Tam mogą być działania, które najpierw dzieci muszą rozwiązać, a potem ułożyć w kolejności rosnącej bądź malejącej. Tak więc tutaj też pomysłów na wykorzystanie jest bardzo dużo. Więc kalendarze nie tylko jako puzzle do pocięcia, ale również do takich bardziej edukacyjnych, stricte naukowych zastosowań. Palce Jenga, które już też, o których wspomniałam, bardzo fajny materiał też do wykorzystania podczas lekcji. Na palcach Jenga można napisać coś, czasem można tylko przykleić i potem zedrzeć i na nowo. Ja akurat mam kilka zestawów, więc pozwoliłam sobie zapisać i to już po prostu będzie na stałe. Tu w tym przypadku mamy działania matematyczne. I zabawa polega na tym, że ustawiamy wieże, do gry przystępuje dwoje, troje, czworo dzieci i wyciągają po kolei beleczki. Muszą rozwiązywać działania, po rozwiązaniu układają wieże do góry. Nie bawimy się tak, że jak ktoś tam zrzuci całą wieżę, to przegrywa. Jest to po prostu zabawa, tak? One naprawdę starają się, zresztą w tym momencie ta dokładność wyciągania, taka manipulacja tymi klockami też dobrze wpływa na zdolności te manualne. Tak więc palce Jenga. Można zapisać na nich trudności ortograficzne na tej zasadzie, że mamy wyraz, załóżmy góra, i tam, gdzie powinno być uzamknięte, mamy kropeczki. Uczeń wyciąga kostkę, czyta wyraz, mówi, jaka tam jest trudność. Jeżeli dobrze, można z drugiej strony na przykład napisać tą trudność, która tam powinna się znaleźć, tak żeby był element samosprawdzenia, i układa. Może nauczyciel kontrolować, można dać gotowy zestaw wyrazów do sprawdzenia, tak żeby uczniowie mogli też sami
kontrolować. Także jest to naprawdę bardzo fajna zabawa i zachęcam do wykorzystania. Palce Jenga można kupić tanio w Tesco. No, a ja tak kupiłam, 25 zł udało mi się, bo tak normalnie kosztują bardzo drogo, 60 zł, 80 zł, tak? Takie oryginalne, a tutaj akurat te teskowe były tańsze. I szybciutko zabawa. Zabawa w jajeczka. Ta zabawa służy dzieciom, może niekoniecznie w klasie trzeciej, chociaż tutaj też dziewczyny znalazły zastosowanie przy wprowadzeniu do mnożenia. Bardziej chodzi o rachunek pamięciowy w zakresie 10. Mamy planszę do wydrukowania z jajeczkami, najpierw dzieciaki je kolorują, potem je można zalaminować, wycinamy i teraz do dyspozycji mamy jajeczka w takim układzie. Są dwa jajka, trzy, jedno takie średnie i jedno największe. I teraz jak gramy? Potrzebna nam jest kostka, rzucamy kostką. Jeżeli wyrzucimy dwa, bierzemy jajeczko podwójne. Jeżeli wyrzucimy trzy, potrójne, cztery, bierzemy dwa plus dwa, dwa dodać dwa. Jeżeli wyrzucimy pięć, to bierzemy dwa i trzy. Jeżeli wyrzucimy sześć, to bierzemy dwa, dwa i dwa lub trzy i trzy, tak? Teraz, jak można zdobyć jajeczko to średnie, większe, piątkę lub dziesiątkę? Na zasadzie wymiany. Jeżeli zbiorę odpowiednią ilość dwójek, bądź dwójek i trójek, to mogę je zamienić na piątkę. I teraz, w grze w zasadzie chodzi o to, żeby jak najwięcej zebrać tych piątek i dziesiątek, ale jeżeli rzucę jedynkę, to muszę oddać trzy jajeczka. I teraz tą dziesiątkę lub piątkę muszę rozmienić. Czyli rozmienianie tak naprawdę później przekłada się to na rozmienianie pieniążków, prawda, i wydawanie. I wydajemy. Możemy się umówić, że gramy przez 3 minuty, 5 minut, albo do momentu, kiedy zabraknie piątek i dziesiątek. Gra jest opisana szczegółowo na zamiast kserówki. Jest tam też odnośnik do planszy, którą można wydrukować. Ja tylko powiem tak, że na jedną parę dobrze jest wydrukować dwie plansze. I mieć, bo jak my gramy, to graliśmy z jedną planszą, to bardzo szybko kończyły się piątki, dziesiątki i kończyła się zabawa. A w momencie, kiedy wydrukujemy dwie, to każdy koloruje, wycina i u każdego jest, że tak powiem, aktywność. Tak? Dziękuję bardzo.